Panie komisarzu, możemy tutaj mówić o sukcesie wałbrzyskiej policji, bo chyba nie bez przypadek to właśnie wałbrzyscy policjanci zatrzymali osobę, która była poszukiwana 9 listami gończymi. Tak, już od dłuższego czasu, w cudzysłowie, polowaliśmy na mężczyznę, który był poszukiwany aż 9 listami gończymi, to 33-latek. Wiedzieliśmy, że ukrywa się na terenie jednego ze krajów skandynawskich i tylko czekaliśmy na to, aż pojawi się w Polsce. I tak właśnie się stało. W miniony weekend mężczyzna przyjechał do Polski, przyjechał do Wałbrzycha, ukrywał się w jednym z mieszkań przy ulicy Niepodległości i to właśnie tam we wtorek nad ranem udali się wałbrzyscy policjanci kryminalni. Mężczyzna był oczywiście zaskoczony tym, że został zatrzymany. No teraz będzie musiał spędzić w więzieniu 4 lata i 1 miesiąc, bo odpowie tak naprawdę za serię przestępstw przeciwko mieniu. Mówimy tu głównie o kradzieżach, ale także za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co skazał go wałbrzyski sąd. Tak jak mówię, 4 lata, teraz na 4 lata trafi do więzienia. Czy ta praca operacyjna policji, ona sięgała poza granicę naszego kraju? Czy ten pan był obserwowany i wyczekaliście, aż on wróci? Czy może to po prostu się odbyło tutaj na miejscu, w momencie, kiedy właśnie się pojawił pod adresem zamieszkania? My zawsze korzystamy tak naprawdę z różnych źródeł informacji. No jest to praca operacyjna, tak więc za bardzo nie mogę podawać szczegółów, jak wyglądają te działania. Mogę też powiedzieć, że na pewno bardzo często przy tego typu zdarzeniach pomagają nam informacje, które my przekazujemy mediom, czyli o osobach poszukiwanych listami gończymi, które my przekazujemy tutaj do lokalnej prasy. I w tym przypadku także był to jeden z sygnałów, dzięki któremu udało się mężczyznę zatrzymać. Panie komisarzu, w dzisiejszym czasie tak bardzo skomputeryzowanym, tak, w którym tak bardzo mocno zaznaczona jest elektronika, patrzmy, telefony, nie jest łatwo się ukryć i czy w ogóle warto próbować? No myślę, że każdy, kto popełniał przestępstwa, ma świadomość tego, że zostanie zatrzymany. Tak naprawdę większość z tych osób, które te przestępstwa popełniają, prędzej czy później wpadają w ręce policjantów. Nawet jeżeli próbują się ukryć za granicą, to są już teraz specjalne grupy do ścigania tego typu przestępców, tych poważniejszych przestępstw i oni, jak nieraz słyszymy, wpadają, czy to na Malcie, czy to we Włoszech, czy to w różnych innych częściach Europy. Tak więc w dobie informatyzacji, w dobie telefonów komórkowych tak naprawdę osoba, która próbuje się ukryć, no nie ma większych szans na to, żeby dłużej w tym ukryciu być. Musi się liczyć z tym, że jeżeli popełnił kiedyś przestępstwo, taka osoba popełniła przestępstwo, to kiedyś zostanie zatrzymana i odpowie za to popełnione przestępstwo, pójdzie w cudzysłowie siedzieć do więzienia.